Okres wakacji to jest taki bardzo aktywny okres dla organu prowadzącego, który rzeczywiście dokonuje licznych remontów szkół, przedszkoli, jak i żłobka. W tym roku w 10 placówkach zostały dokonane remonty, m.in. w przedszkolu numer 1, 2, 7, 10, w żłobku, w szkole podstawowej numer 1, w szkole podstawowej numer 10 w Balinie. Były to remonty związane z wymianą podłóg, parkietów, malowaniem, jak również remonty związane z zmianą lokalizacji jednej ze szkół, gdzie na ulicy Zielonej dokonano remontu kuchni, remontu sali komputerowej, toalety dla niepełnosprawnych czy sali do ćwiczeń sensorycznych. Przedszkole numer 1 i szkoła podstawowa numer 1, tak się złożyło, w tych placówkach będą te zmiany widoczne najbardziej. Dlaczego? Zgadza się, dlatego że w przedszkolu numer 1 na Kątach realizujemy projekt unijny, który zakłada utworzenie nowego oddziału w przedszkolu, a co za tym idzie, trzeba było utworzyć nową salę. Ta sala już jest przygotowana dla maluchów i 1 września w tej sali znajdzie się grupa 3- i 4-latków. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 1, to jak wiemy, jest zmiana lokalizacji, czyli uczniowie przechodzą do nauki do jednego budynku i tam trzeba było rzeczywiście poprawić pewne elementy takie jak kuchnię, jak zrobić salę komputerową, toaletę dla niepełnosprawnych, zakupić nowy schodołaz. To rzeczywiście zostało wszystko dokonane i placówki są przygotowane na przyjęcie uczniów. A jak szkoły przygotowane są do tych nienaturalnych okoliczności związanych z koronawirusem? Zarówno szkoły, przedszkola, jak i żłobek są przygotowane. W tej chwili dyrektorzy z nauczycielami opracowują procedury, opracowują zasady korzystania uczniów, jeżeli chodzi o przerwy. Również przedszkolaki i szkoły zostaną zaopatrzone w dodatkowe środki ochrony, takie jak płyny dezynfekujące, maski, rękawiczki. Nie ukrywam, że również w poprzednim roku szkoły, jak i przedszkola były zaopatrzone w podstawowe elementy, były zakupione mopy, termometry. Myślę, że na pewno dyrektorzy sobie poradzą i ten rok szkolny zaczniemy zgodnie z procedurami higienicznymi.